Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcineczek z naszego B-Worlda. Moi drodzy, kolejny odcineczek z Pokémonów w kosmosie. Na razie znajdujemy się na Ziemi. Za niedługo będziemy przenosili się do kosmosu. Oczywiście na samym początku koniecznie zostawcie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. Tym razem możecie się troszkę zdziwić, ponieważ na odcinku jestem sam. Woskiego niestety ze mną nie ma, ponieważ nie mógł ze mną nagrać odcinka, także jest to chyba pierwszy odcinek z B-Worlda, kiedy nagrywam go sam. No i tak, słuchajcie, do samych Pokémonów w kosmosie, do samej serii, jest to już drugi odcinek z, właściwie nie serii, tylko z drugiego sezonu naszego B-Worlda, jest to już B-World 2. Nie do końca wam się ten pomysł spodobał, ponieważ troszeczkę lajków było pod ostatnim, pierwszym odcinkiem właśnie z drugiego sezonu naszego B-Worlda. I teraz pytanie dlaczego, bo jakby wydaje mi się, że ten pomysł, który mieliśmy z Woskim, jest naprawdę spoko i nie jest do końca logiczny, bo wy tam pisaliście, widziałem w komentarzach i tak dalej, że ale Pokémony w kosmosie, przecież one nie będą miały tlenu i tak dalej, ale słuchajcie, przede wszystkim jest to tylko gra, liczy się dobra zabawa i myślę, że uda mi się was przekonać do tej serii, a właściwie do tego drugiego sezonu. Cały czas mam wrażenie, że to jest nowa seria, ponieważ tyle się zmieniło, że traktuję to już jako nową serię, a cały czas jest to B-World. No więc tak, moi drodzy, co właściwie w dzisiejszym odcinku? Jako że jestem sam, no to będziemy sobie levelowali, może ja sobie tą kamerę już zmienię, bo cały czas mam tak, okej, dobra, ta perspektywa jest dużo lepsza, słuchajcie, w tym odcinku będziemy sobie levelowali naszego Pokémona, także możemy sobie go tutaj przywołać, witamy, no i tak, słuchajcie, musimy wbić troszkę level, ponieważ mamy szósty poziom dopiero, chciałbym wbić level, ponieważ chciałbym w końcu pokonać Woskiego i zacząć z nim jakąś walkę, ponieważ nigdy z Woskim nie wygrywam, zawsze przegrywam, także troszkę sobie Pokémona polewelujemy, no i zobaczymy, jak to wyjdzie, jak totalnie uniwersum tutaj tych Pokémonów nie ogarniam, także nie wiem, jeśli nie ma Woskiego ze mną, no to nie wiem, jak to wszystko tutaj wyjdzie, mam nadzieję, że będzie spoczko, no i że jakoś tutaj ten odcinek uda mi się wam fajnie pokazać, porobimy sobie kilka walk, no i zobaczymy, jak to, słuchajcie, wyjdzie, także co, myślę, że możemy poszukać jakiegoś pierwszego przeciwnika. Słuchajcie, w ogóle śmieszna sprawa, bo zawsze wszystkie odcinki z B-Worlda zaczynaliśmy początki sezonu, początek właściwie pierwszego sezonu, zaczynaliśmy zawsze od budowy jakiegoś domku, gdzie szliśmy, coś robiliśmy, wszystko ogólnie na moim kanale zazwyczaj się zaczynało od budowy domku, także tym razem, słuchajcie, nie zaczynamy od budowy domku, tylko od levelowania Pokémonów, także jest to jakaś nowość. No i co? Myślę, że możemy poszukać pierwszego przeciwnika. Chodź, ty mój Pokémonie, tutaj. Tutaj jest na szóstym levelu jakiś, także myślę, że możemy tego Pokémona zaatakować. Tak jest, wyzywam cię. I coś się wydarzyło? Jak ja mam cię jakoś zaatakować? Halo? Dobra, okej, udało się. Rozpoczęliśmy walkę, już myślałem, że się coś zepsuło. Także robimy fight, okej. No i myślę, że powinienem go pokonać. Ogólnie fajnie to wygląda, tutaj ta animacja bicia się tych Pokémonów, to jest naprawdę spoko. No i zobaczymy, dobra, na razie jest dobrze, na razie jakieś tu obrażenia zadałem. Dobra, użyjemy teraz tego ataku, mam na razie dwa ataki, później wiadomo, te Pokémony wszystkie można rozwijać, można jakieś tam umiejętności tym Pokémonom dodawać, także to jest naprawdę spoko. Okej, dziwna sprawa będzie, jeśli ja to przegram, to będzie naprawdę dziwna sprawa, okej. Cały czas będę używał tego jednego ataku, bo z tego co widzę to jest mój najlepszy atak, zostały mi tylko 4 punkty życia. Okej, fight i już teraz powinniśmy tego Pokémona pokonać. Tak jest, udało się. Pokonaliśmy pierwszego Pokémona naszego. Także jest dobrze, dostaliśmy 51 expa. No i myślę, że... O, zobaczcie, dostaliśmy level up, level 7 już mam, także jest dobrze. Myślę, że do 10 levela dobijemy. Woski chyba ma już 15 level. O, zobaczcie, dostaliśmy level, a wraz z levelem wzrosło nam HP, atak. Wszystko tutaj dostaliśmy. Speed atak, speed, wszystko, także jest naprawdę dobrze. Okej. O, zobaczcie, dostaliśmy nawet drop. Także bierzemy dropik, bo dlaczego by nie. Zobaczcie, to jest ogólnie nasz ekwipunek. Tutaj naprawdę to wszystko fajnie wygląda. Nie wiem, do czego to totalnie służy. Na pewno w swoim czasie się wszystkiego dowiemy. I tak jak mówię, chciałbym z czasem z Woskim przenieść się w kosmos z tymi Pokémonami. Nie wiem, jak to wyjdzie właśnie. Nie wiem, czy o tym już mówiłem, chyba o tym nie wspomniałem. Uważaliście też troszkę, że to jest zły pomysł, ponieważ Pokémony w kosmosie, ale przecież Pokémony w kosmosie tam nie będą miały tlenu. Okej, dobra, umieram, bo mnie zaatakował. O nie. O nie, dobra. No niestety, musimy zawalczyć i
chyba umrę. Chyba umrę, bo mam tylko 7 level, on ma 10 level, ja mam 5 punktów życia, także chyba jest już niestety. O, jeszcze jakieś sumy obrażenia zadałem, coś tutaj się dzieje, zobaczcie. Krytykala mu zadaliśmy, także jest dobrze, ale teraz najprawdopodobniej umrę. Tak jest, no niestety nie udało się pokonać tego Pokemona, ale i tak jest dobrze. I teraz tak, wracając do tego, co wam mówiłem, warto się stąd wycofać w ogóle i będziemy musieli Pokehila użyć. Tak jak mówiłem, nie byliście do końca przekonani do tego pomysłu właśnie z tym, żeby po prostu sobie tam te Pokemony do kosmosu zabierać, ponieważ Pokemony nie będą miały tlenu i tak dalej, ale słuchajcie, to jest tylko gra komputerowa i wydaje mi się, że to jest świetna zabawa, żeby coś takiego zrobić i coś takiego spróbować, bo naprawdę to jest spoko, a to jest tylko gra i to jest wszystko, to jest tylko zabawa, także ja was spróbuję do tej serii, mimo wszystko do tej serii, do Beworlda dwójki, ja cały czas myślę, że to jest nowa seria, do Beworlda dwójki spróbuję was przekonać jeszcze, zobaczymy jak to wyjdzie, także mówię, musicie zostawić łapkę w górę i mi zaufać, zostawcie łapkę w górę, zaufajcie mi i uwierzcie mi, że ta seria wam się spodoba, że Beworld dwójka wam się spodoba, także musicie mi zaufać. Okej, okay, wracamy do naszych bitek, ogólnie było mówione, że będziemy używali sobie Pokehila za pomocą komendy, ponieważ nie chce nam się tego Pokehila szukać i to będzie, to jest lepsza opcja, ponieważ tak to by to trwało zbyt długo, także używamy naszej komendy Pokehil, także użyliśmy Pokehila, game moda możemy sobie tutaj wyłączyć, żeby nie było, ok, wszystko ogarnięte, nasz Pokemon jest wyleczony, no i co, wracamy do naszych tutaj bitek, szukamy dalej Pokemonów, z którymi możemy zawalczyć, ale też, które mają jakby level na moim poziomie, bo tutaj na przykład ten ziomuś, o, ten ziomuś ma 5 level, dobra, możemy go zaatakować, wyzywam cię, i czemu ja cię nie wyzwałem, halo, gdzie uciekasz? Jaki ty jesteś w ogóle brzydki, co to jest za Pokemon? Patrzcie, rzucam w niego, o dobra, udało się, okej. Także kolejną walkę mamy, będzie zaskoczenie, jeśli ten Pokemon mnie pokona. To będzie bardzo słabe, okej, fight. Zobaczcie, tu mam chyba jakiś nowy atak, który mi się odblokował. Tak, zobaczcie, odblokowaliśmy jakieś ogniste kule. Nice, mój Pokemon się robi coraz lepszy. To mi się podoba, to on jeszcze żyje? Ile on ma HP? Przecież on już nie ma życia. O co tutaj chodzi? Dobra, okej, udało się. W ogóle z tego co widzę, to Pokemon on ma manę nawet tutaj. To jest chyba mana, jak się nie mylę. Także dostaliśmy kolejnego expa, 45 expa. Także jest spoko. W ogóle gdzieś tam w tle mój telefon słychać, także musicie mi to wybaczyć. Bo zawsze jak nagrywam, to w tym momencie akurat ktoś musi się odzywać. Jak nie nagrywam, to wtedy się nie odzywa do mnie nikt. Okej, bierzemy drop. Wydropiły kości, ogólnie robi się ciemno. I domek, który mówiłem, że nie będziemy robić, to w tym momencie akurat by się przydał. Tu jest jakaś owca dziwna, którą też możemy zaatakować. Dobra, kolejna walka. Nie wiem dlaczego to tak nie działa zawsze, że te Pokemony są atakowane. Atakujemy naszą kulą. Ta kula jest naprawdę kozacka, nie? A ja mogę sobie w ogóle tak obracać, zobaczcie. To jest spoko, mega mi się to podoba. Okej, fight, używamy naszej kuli i pokonaliśmy kolejnego Pokemona. Dzięki tej kuli to jesteśmy... Nie, to jeszcze nie koniec. A nie, koniec. Okej, znowu 42 expa. Dzięki tej kuli jesteśmy dużo mocniejsi. Ta kula naprawdę dużo pomaga. Ogólnie, o, dostaliśmy HP, atak plus 2, plus 2, plus 1, plus 1, plus 1, także jest naprawdę spoko. I awansowałem znowu na level 8. Także jeszcze dwa levele myślę, że możemy w tym odcinku sobie wbić. I spróbujemy podjąć już na następnym odcinku walkę z Woskim, bo się z nim tak dogadałem, że ja sobie dobiję level sam na odcinku, a później na następnym odcinku podejmiemy się walki, że będziemy po prostu walczyć ze sobą, ponieważ Woski, nawet nie wiem, który on ma już level swojego Pokemona, ale chyba nawet wyższy. Oczywiście zapraszam do oglądania odcinków Woskiego, ponieważ u niego też się pojawiają odcinki z Beworlda dwójki, także wejdźcie koniecznie na kanał do Woskiego, link w opisie. Miltank, okej, okay, zabijemy tego Miltanka. To jest jakaś krowa taka, krowa tank, coś takiego, okej, okay, zamiast gadać to atakujemy, także oj, trochę zepsułem teraz, bo ja nie mam życia i teraz to mogę przegrać. Ogólnie jak przegram, to nie wiem czy ja coś stracę wtedy, wow, ale ładnie dostał, ładnie mu zadaliśmy obrażeń. Nie wiem właśnie jak to jest, oj. Dobra, powinienem go pokonać. Czy teraz się uda? Słuchajcie, czy teraz się uda? Czy ja mam w ogóle tyle many, aby... Oj, nie. Czy ja mam tyle many, aby użyć jeszcze kuli ognia? No nie, nie mówcie, że przeżył. Dobra, chyba go pokonaliśmy, także jest dobrze. O, nice. I teraz pytanie, bo tego nie wiem. To by musiał mi chyba pomóc Woski. Jak tutaj wyhealować swojego Pokemona poza tym Pokehealem?
Okej, także komenda poke heal. Heal, okej, ogarnięte. Wyłączamy game moda, żeby nie było. I mamy wyhealowanego naszego Pokemona, który jest już na levelu 9, także jeszcze troszkę tutaj z dwie walki myślę, że musimy zawalczyć. O nie, sam mnie zaatakował, level 9, okej, to będzie dobra walka, słuchajcie. Mam kolejny czar jakiś odblokowany. Wow, zobaczymy co to jest. Co to jest za czar? Coś nowego odblokowałem. Taunt, okej, to chyba jest jakiś unik, nie wiem. Użyjemy ognia standardowo, bo widzę, że ta... Wow, co to było? Czy on mnie zabił na jednego strzała? Poważnie? No i słuchajcie, jak ja bym miał teraz szukać takiego pokehila, to naprawdę by trwało wieki, także musimy używać tej komendy, bo innego sposobu nie ma. Ja jeszcze raz go chcę zaatakować. Gdzie on jest? Gdzie on jest? Ja ci zaraz dam, nie? Bo ty jesteś tutaj jakiś szczur taki dziwny w ogóle. Zobaczcie, jak on wygląda. Fajnie w sumie. Chciałbym takiego Pokemona. Będziesz kiedyś mój, zobaczysz. Dobra, wyleczymy naszego Pokemona po raz kolejny i podejmiemy jeszcze raz walki z tym ziomeczkiem. Tylko że na game modzie teraz, nie wyłączyłem game moda. Czekajcie, szybko game moda wyłączę, żeby nie było. Okej, w razie W. I robimy fajta, także używamy kuli ognia. Mam nadzieję, że teraz mnie na jednego strzała nie zabijesz. O dobra, coś mu HP zabraliśmy. W ogóle jak to się stało, że dostałem jednym strzałem i umarłem? O. No nie, serio, nie mówcie. Nie mogę z nim walczyć, on jakieś same krytyczne ciosy we mnie uderza. To jest słabe, mega słabe. No niestety, okej, przegrałem po raz kolejny. Mam nadzieję, że mój Pokémon nic nie traci, jak przegrywa. Tu w ogóle, co to jest, jakiś doktorek? Ło, zobaczcie, jaki tam Pokémon z tyłu jest, tam daleko, nie wiem, czy wy to widzicie. Zaraz wam pokażę. Dobra, jeszcze jedno uderzenie i powinniśmy pokonać tego Pokémona. Tak czy nie? Halo, halo. Dobra, udało się. Udało się, nice. Co prawda troszkę punktów zdrowia mi zabrał, ale się udało go pokonać, także spoczko. Ile expa dostaliśmy? O, jeszcze przeżył? No serio? No nie mówcie, że on jeszcze żyje. Dobra, nie trafił we mnie, także jest spoko i teraz moje ostatnie uderzenie. Dobra, okej, okay, nice. Dostałem level, tak, czyli ten pasek tutaj na dole niebieski, który jest pod nazwą Pokemona, to jest level. Myślałem na początku, że to jest moja mana, ale to jest level. Okej, okay, także level 10 wbiliśmy. Pokażę wam jeszcze tego Pokemona, co tam jest. Oczywiście dostaliśmy tutaj jakieś itemki, dostaliśmy lepsze statystyki wraz z levelem i pójdziemy sobie tutaj, ja wam pokażę. Mam nadzieję, że on mnie nie zaatakuje, bo to będzie wtedy słabo. Który ty masz level? Który ty masz level? Bo wyglądasz kozacko, nie? I chyba chce mnie zaatakować. A spróbujemy. Dobra, podejmiemy się walki, chodź. Zobaczymy, czy z tobą wygram. Wątpię w to, bo naprawdę ten Pokémon wygląda kozacko, ale możemy się podjąć walki, także ognisty kontra ognisty. Dostałem jednego strzała i już prawie nie mam życia. Oj, będzie ciężko. Oj, będzie ciężko, słuchajcie. Nie wiem, czy ogień to jest dobry pomysł na tego Pokémona. No, to już jest po mnie. Spróbujemy innego ataku jeszcze. Ale tak jak myślałem, nie poradzę sobie niestety z tym Pokemonem. Powiem wam, że fajnie się walczy z tymi Pokemonami, mega mi się to podoba. Także tak jak mówię, ja was do tej serii, do tego Beworlda 2, do tej kolejnej edycji Beworlda przekonam i zobaczycie, że wam się to spodoba, bo wiem, że to jest dobry pomysł i wiem, że to się przyjmie. Także słuchajcie, niestety sobie z nim nie poradziłem, w ogóle tam się biją, zobaczcie, oni między sobą też walczą. Wow, jak go pocisnął. Okej, okay, także słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Tak jak mówię, ja was do tego Beworlda 2 przekonam, zobaczycie. No i co, koniecznie zostawcie kciuka w górę, nie w dół, tylko w górę. Koniecznie zostawcie subskrypcję i dzwoneczek na następnym odcinku. Będzie już pewnie ze mną włoski, zrobimy jakąś fajną walkę. Także co, trzymajcie się, hej.